Witam Was serdecznie, Max Payne PL przedstawia Ride 4. W tym odcinku zakupiłem już sobie te wszystkie dodatki do tej gry, czyli dokładnie ten kredyt multiplayer, czyli będę miał teraz te dodatkowe punkty, to znaczy się podwójne punkty podczas tych wyścigów. No, zaoszczędzi mi trochę to czasu, jeżeli chodzi o te wyścigi, bo jednak jadąc na pierwsze nawet miejsca, to może nawet braknąć, żeby kupić taki motocykl. Trzeba tutaj jeździć trochę tych wyścigów, a teraz jak będę miał podwójne te punkty, to zaoszczędzi mi to trochę czasu. Europejska runda, japońskie tutaj są rundy, japoński taki pak. Kolejnym tam taki pak, który sobie dokupiłem, to jest Walencja. Chciałem tutaj zobaczyć, jak ta Walencja jest tutaj odzwierciedlona, jeżeli chodzi o grę Ride. Bo wiadomo, że Walencja to jest ostatnia runda, jeśli chodzi o MotoGP. Jak ktoś grał w MotoGP 20, to doskonale wie, że właśnie Walencji to jest ostatnia runda. I ostatnie tu jest pak, to jest bonus pak numer 1, czyli takie 5 dodatków sobie dokupiłem, ale też zapomniałem o czymś ważnym. Zapomniałem o imieniu mojego zawodnika. Kurde, cały czas grałem i tutaj mi co innego pisało, jakiś Chrono czy coś takiego, a teraz sobie to zmieniłem na Max Payne PL. Teraz to jest wszystko fajne. Jak widać, jeszcze oprócz tego zakupiłem sobie taki kask Marca Marqueza. No, kosztował trochę, bo 2300 mnie to wyniosło, ale teraz będę jechał. Tak, oglądając transmisję MotoGP, to mogę powiedzieć, że naprawdę tam się bardzo dużo dzieje. No, tutaj mogę powiedzieć, że mało brakowało, a Fabio Quartararo już by mógł nie jeździć. Naprawdę uderzenie o asfalt tym biodrem było nieciekawe. Jak się to oglądało, tą sesję treningową, bodajże trzecią, naprawdę tutaj było ciężko. Tutaj mam na złote medale wszystko pozaliczane, więc tutaj została mi tylko runda, jeżeli chodzi o tą europejską ligę, te właśnie te tysiączki. Ducati. Jak tutaj teraz pojechać? Czy będzie to trasa Brands Hatch i Monza? Tak, na Monzie jeszcze nie jechałem, ale widzę, że tu warunki atmosferyczne, tutaj może myszką pokażę, będzie deszczowy, chyba na deszczowych nie jeździłem, więc myślę, że tu chyba będą łety i muszę sobie tutaj go wybrać. Tą trasę wybieramy, ale co do motocykla będę musiał tutaj zmienić opony i dać zupełnie inne. Może go nawet tutaj stuninguję. A tutaj jest kustomizacja. Tutaj chyba będzie to silnik. Silnik tutaj 50 000, ale poszłby naprawdę do przodu. Jeszcze muszę zerknąć, na ile mogę go tutaj stuningować, bo zapomniałem jeszcze o tym właśnie rzeczy. Do 939 mogę go tutaj zrobić. Do 939, więc jak najbardziej go tutaj wytuninguję. 900 coś, bo tutaj naprawdę wzrosło. Kolejny stek 10 000, ale spory on jest. Ja kosztuje piątkę, ale jest słabszy. Tego sobie tutaj wezmę. Kolejne. Tak, tutaj jest też zrobione zawieszenia. Nawet nie wiem, czy nawet 900 będzie łańcuch. Ok, tanie to było. Tutaj nie trzeba aż tak. Ja chyba myślę, że PST sobie wezmę, bo nie będzie źle. Za 4000 zł. Nie wiem, czy tu są w złotych, czy w dolarach. I może opony nie wezmę sobie z firmy Bridgestone, tylko sobie wezmę te Metzeler. Nie mam pojęcia, czy to w ogóle jakieś różnicy by miało, ale widzę, że za oponę już ładnie tutaj podrosło na 911. A tutaj chyba wyłączę. Chyba to wezmę. Tak, to jest sportowy raczej, bo to nie jest nic, więc tutaj jak najbardziej. I te lusterka, i to raczej ja tu mówię, że nie preferuję takiej jazdy. Chyba, żebym sobie jechał takim, nie wiem, chopperem albo innym zupełnie, to by mu to jak najbardziej pasowało. Trochę mi zeżarło, jeżeli chodzi o pieniądze. Te moje kredyty miałem naprawdę tutaj sporo. ponad 100 tysięcy na niego tutaj wydałem. Dobra, ja sobie go tutaj wybiorę na trasę, jakim jest Brands Hatch. Deszczowo, deszczowo, ale ładnie to wygląda. Naprawdę to widać te krople na asfalcie, jak tutaj jest to fajnie pokazane. Myślę, że naprawdę świat gier komputerowych idzie tak do przodu, że człowiek sobie tak przypomina, jak się kiedyś grało w Super Mario, a teraz to normalnie kosmos. Ile te gry teraz mają giga w ogóle. Są nawet takie, które zajmują ponad 100. Dobra, tutaj są warunki deszczowe, ale widzę, że tutaj chyba nie mogę tutaj nic zrobić. A raczej tutaj nie mogę nic zrobić. Dobra, ja tu chyba sobie powłączam to jednak. Nie będę tutaj się tak męczył w tej grze, bo jednak ta gra jest naprawdę na wysokim poziomie trudności. Więc tutaj niektóre sobie opcje powyłączam. Tu automatyczne hamowanie, tutaj tak samo to sobie wyłączam. Ale tu ABS-y sobie włączę, tutaj to trackpad. Mogę tam sobie to wyłączyć. ABS-y by były włączone i powtórki niech będą. Tak, powtórki niech będą. Jednak te powtórki są nawet całkiem tutaj fajne, jak tu się w to gra. Zaczynam tą pierwszą rundę. O, Marc Marquez normalnie na Ducati, ale by to było. Taki kontrakt podpisywany. W sumie jak popatrzeć się, to nie wiem, kiedy Marc Marquez wróci, bo różnie to bywa. Na razie są takie scenariusze, że w Walencji, może na Portimão, nie ma pojęcia. Hamowanie do zakrętu spokojnie, bo tu są warunki deszczowe. Muszę tutaj naprawdę uważać, żeby tutaj się nie wywalić, chociaż tak deszcz troszkę tutaj nie pomagają, ale spokojnie. Tutaj mamy z Wielkiej Brytanii Isaaca Andersona. Na spokojnie jadę. Hamowanie do zakrętu. A 5 okrążeń. Muszę trzymać linę. Jestem tutaj pewny co do zakręcania tym motocyklem. A i to gleba była, no ładnie, uślizg był. Obydwu się wywaliło. No i za Isaaciem trzeba jechać. Na spokojnie. Tutaj trzeba naprawdę panować. Panować to. Spokojnie, ale fajny głos ma naprawdę ten Ducati, taki konkretny motocykl. Co się dzieje za mną? Muszę tutaj zerknąć. A są tam dalej. Tak, muszę tutaj jechać. Troszkę szybciej, troszkę szybciej. Tutaj przestrzeliłem te zakręty. Nie jadę tak płynnie. Trochę się obawiam, bo jeszcze czuję tą niestabilność. Na drugie miejsce pojadę, to też nie jest zły wynik. Ach, teraz dobrze, teraz może się zbliżę do rywala. Myślę, że bardziej tył się grzeje niż przód. Troszkę się zbliżyłem. Hamowanie. Spokojnie, tutaj trzeba jechać, trochę po trawie. Ach, tutaj już tutaj mi się wepchał Paul O'Connor. Ja jeszcze tutaj naprawdę nie opanowałem tego, tej jazdy, ale dużo straciłem. Bardzo zachowawczo jadę, naprawdę tutaj nie dodając gazu zbyt w zakręcie, mam obawę, że się wywalę. Właśnie tutaj się zaczyna tak ślizgać ten motocykl. Tutaj spróbuję. Straciłem pozycję. tutaj ciężko naprawdę jechać. Może jednak bym sobie włączył tę opcję bez wspomagania. Mi się lepiej jechało. A teraz się podłapie pod tunel aerodynamiczny. Ładnie, wyprzedzamy. Ale się zbliżył, ale się tutaj normalnie zbliżył. Już za mną normalnie tutaj był. Było tutaj nieciekawie. A Paul. Paul. A tutaj go zepchnę. No nieczyste zagranie. Ale to są wyścigi. To są wyścigi. Start mety. Tutaj naprawdę tempo rzucił bardzo mocne. Będzie bardzo ciężko go dogonić. Przestrzelony zakręt, przestrzelony. Te opady deszczu mi trochę przeszkadzają. Ten zakręt. Nie na betoniki, bo ja założyłem, że w tej grze jak się na betoniki wjedzie, no to pewna gleba. I oczywiście Brembo. Spokojnie. Na drugie miejsce tu nie jest źle. Trzeba mieć taką pewność, że pierwszy raz jadę na tym motocyklu, no to mogę powiedzieć, co do warunków deszczowych jestem bardzo niepewny, bo tu może się naprawdę dużo wydarzyć. Ale mnie tutaj wziął, no ładnie. Hamowanie tutaj go wypluje, nie będzie mógł mnie wyprzedzić. Ale mi tutaj zatrzęsło. Spokojnie. Ten już mi całkowicie uciekł. Ale tutaj bardzo delikatnie. Już troszkę napędzę. Nie wiem, jakie są limity tego motocykla, naprawdę. Na ile będę mógł sobie po prostu pozwolić, by pojechać. Ach, tutaj już było blisko. Ach, i tu muszę powtóreczkę sobie zrobić, bo tu był błąd. Tak jak mówiłem, wjazd po prostu na ten... na te właśnie... było naprawdę blisko. Te betonki, no już sobie normalnie zapomniałem, jak to się w ogóle zwie. Dobra, już jadę z nim, ale już chyba go nie dogonię. Ostatnie kółeczko. Zobaczmy, się ślizga. Może, że tak ci się wywalili, bo naprawdę byłoby ciężko tutaj takie... medal powalczyć, bo są tuż za mną rywale. Ach, niestety, drugie miejsce, nie ma źle. Drugie miejsce, myślałem, że być gorzej. Max Payne PL, ładnie, drugie. No, tutaj... miałem słabszy czas, ale dobrze jechałem z tym czasem, naprawdę. Dużo z Wielkiej Brytanii tutaj zawodników jest, kontynuuję zatem. I ciekawe ile tutaj punktów będzie. a jest, są podwójne, razy 2 piszę tutaj, jest razy 2 multiplayer, jeżeli chodzi o to. Kurde, gdzieś mi się tutaj myszka straciła, ale dobra. Kontynuuję. No, powinien tutaj zdecydowanie pojechać lepiej, ale nie ma źle. Co tutaj za wygraną jest? Chyba nic nie ma, bo z tej strony, tu w tym miejscu zawsze jest pokazany jakiś motocykl do wygrania. Dobra, Monza jeszcze w tym odcinku zdążę pojechać. Muszę zobaczyć limit tego Ducati, naprawdę, bo tutaj tak troszkę niepewnie jeździłem te zakręty. A ktoś jest bardziej pewny i wie, jaki jest limit motocykla, to może sobie pozwolić na przykład w zakręt wjechać nieco szybciej. A widać te garaże. Zobaczcie, co tutaj dokładnie jest. Tam jest otwarty boks, tak jak tutaj mam myszkę. Dokładnie, tutaj są. I właśnie takie coś bym chciał naprawdę w MotoGP. Też to są garaże, też to jest wszystko. Naprawdę o to mi chodzi. Coś tam się dzieje. Nawet by było fajnie, jakby tutaj motocykle stały i ktoś by coś tam grzebał w nich i w ogóle, nie? Też by było fajne, bo aż by było przyjemnie po prostu wjechać do takiego garażu i to po prostu posprawdzać. Dobra. Gazujemy. Dużo boków tutaj jest, no proszę. Ale takie hamowanie do tego zakrętu będzie ciężko. Muszę puścić. Dobra. Po raz pierwszy na Grand Prix. Za razem tutaj. Hamowanie do zakrętu, troszkę go obiłem. Szykana prawo-lewo. Jazd, ładnie, prowadzimy. Monza jest fajnym torem. Troszkę sobie rozjeżdżę się. Ach, to betonka. Tutaj te betonki trochę są zdradliwe. Jest. I pełny gaz. 240 km na godzinę. Motul. Dohamowanie do zakrętu. Spokojnie. Skłożenie się. Po betonkach. Delikatnie. Jak najbliżej linii. Tutaj to samo. Odkręcenie manetki gazu. Jedziemy. Zobaczę, jak to wygląda. Ale tutaj ich odsadziłem. Może nawet sobie spróbuję z innej perspektywy kamery trochę pojechać, bo tego też nie pokazywałem. Ja lubię właśnie takie trasy długie. Ach, tutaj co się stało? Dobra, nie będę tego powtórzał już. No bo jednak jest 5 okrążeń. Niestabilność. Trochę byłem za bardzo wychylony. Tak sobie powtórzę, trochę stracę tych kredytów. A ja akurat lubię gonić. Pogonię sobie ich, bo wiem, że mam tą przewagę troszkę nad nimi. Ale tutaj hamuję bardzo mocno. I gleba, no nie mogę. Punkt hamowania zrobiłem bardzo źle. Za bardzo. Teraz hamuję. Ach, też to jest niebezpieczny taki manewr. Tutaj chyba jest 300 km na godzinę. Nawet prędzej. Rany, jak ja to wjechałem. Co to miało być? Ale nie dostałem kary. A powinieneś mnie naliczyć. Powinieneś mnie normalnie naliczyć. To niestabilnie tutaj widać. Ale dobra. Monza jest. Hamowanie do tego zakrętu. Spokojnie. Gaz. A mam tutaj Finland. Z Finlandu. Mika. Ale mi tutaj też zniosło. Na prostych to myślę, że będę ich tutaj gonił. Laura, no proszę. Laurę tutaj często spotyka. To jedziemy za kobietą. Ach, tutaj ładnie zakręcik, prawo-lewo. Ale tutaj wywrotkę, chyba nie umie jeździć, normalnie, nie wiem. Lekko na betoniki. Po prostu tutaj mnie on uderzył. Ale te powtórki są naprawdę niezłe są te powtórki, naprawdę. Trzeba tutaj się wprawić. Ja jednak, tak jak mówię, bardziej wolę bez powtórek jeździć, ale te powtórki też są fajne, bo człowiek się może uczyć na nich. Spokojnie, tutaj trzeba... A, Laura przestrzeliła troszkę. Tutaj muszę uważać, bo ten zakręt jest taki niepewny był. Teraz trzeba go gonić, bo mi za bardzo uciekł. Tutaj ładnie. 9 sekund szybszy czas niż poprzednie kółeczko. Rany, przestrzeliłem, zaś. Teraz karę dostałem. Pół sekundową. Rany, bo tutaj niestabilność jest właśnie ta. Dohamowanie. Szykana. Chyba przestrzelę. Ach, kurde, ale ja tu jadę. Ćwiczyć jazdę na tych w ogóle zakrętach. Muszę naprawdę dobrze pojechać. No to jest. No proszę, kobiety tutaj same mnie wyprzedzają, ale wstyd. Nie, tu normalnie kobiety wyprzedzają. Ale nieźle tutaj pojechała. To jest, no, jedziemy. Jeszcze na szczęście 2 okrążenia. Sofii, jakaś Sofii. Kurde, tego nawet nie bym powiedział. Jej nazwiska. Dziwnie w tym zakręcie wjeżdża. Nie można taką petardą wręcz. Że jedzie, ona jedzie tak jak ja. Cały czas tę przewagę sekundową. Będzie ciężko, ale może uda mi się. Może mi się tutaj uda. Hamowanie do tego zakrętu bardzo agresywnie tutaj, ależ teraz to mi się udało jechać. Ale i tak będzie ciężko, bo jednak jest te pół sekundy zapasu. Jeszcze, oprócz tego, jeszcze jedno krążenie. Ale tutaj przestrzeliłem wręcz. Takie było zwolnienie czasowe, jak tak zauważyłem. Żeby zaatakować lub spowodować upadek rywala, rywalki, plus rywalka. No tutaj może zaatakuje, może tutaj wpadnie w ten tunel aerodynamiczny. Powoduje upadek rywalki. Tutaj delikatnie. Teraz i tutaj. Uprzedzam ją, ale muszę tutaj pół sekundy mieć przewagę. Zobaczę, że mi się tutaj uda. Cały czas jest za mną. cały czas jest zamóg, tutaj będzie ciężko. Żebym tutaj odsadził. Ależ tutaj przejechałem źle ten zakręt, tutaj szczególnie. Muszę tą szykanę tak potrenować sobie, to by nie było złe. Ach, tutaj też przestrzelone. To jest właśnie, muszę chyba bardziej tutaj cofnąć. Tak, do 100 metrów. Teraz. Zerkniemy, zerkniemy. A pół sekundy może będzie. Ale cały czas jest blisko mnie. Widzę, że cały czas na tej mapie jest za mną. Może będzie złoto, może nie będzie złoto, może będzie srebro. Krosa. Chyba zdążę. Dużej kary nie ma przecież. I zobaczę, zobaczę jak to wygląda. Jest, może zdążę. Będzie, czy nie będzie złota. Kilka powtórek, na pewno to się odbije na moich punktach. Najlepszy czas 1.52. Pierwsze miejsce. No ja wygrałem, ale tutaj to jest dziwne. Jednak była za mną 900. Ciekawi mnie to, jakbym był tak blisko. Ale proszę. Z 2018 roku miała lepszy motocykl, o jeden rok można powiedzieć. V4. Tak jak są w World Superbike'ach takie motocykle, tak. Oni chyba mają Ducati V4 z 2018, 2020. Ale tutaj można powiedzieć włoska trasa, a Włochy na samym końcu. Tutaj widać Wielka Brytania, Finlandia, Hiszpania, Szwajcaria, a tutaj sami Włosi. No, fajnie tutaj się potoczyło, że tu jednak normalnie przegrali oni. I kredyty, no jest ładnie, 46 tysięcy i mam tutaj dodatkowy punkt, no proszę. Fajnie, żeby się tutaj to zaliczyło. Tak jak mówiłem, przejechać te dwie trasy, jedno na srebro, drugie na złoty medal. Także tym odcinkiem tutaj kończę. Jak Wam się podobało, oczywiście udzielcie jakiegoś komentarzu. Bo fajnie jak ktoś tutaj udziela komentarz, bo możemy naprawdę o wielu tutaj rzeczach porozmawiać. Także do zobaczenia, do następnego odcinka, tym razem już z innej ligi. Myślę, że to będzie azjatycka w następnym odcinku.